Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś w temacie samochodów używanych. Nowa Kia Sportage wersja GT Line. Zapraszam na krótki film. Nowa Kia Sportage. 1.6 turbo benzyna, 230 koni hybryda. 230 koni ma zespół napędowy. Hybryda z napędem naprzód, wersja wyposażenia GT Line z pakietem Premium, z pakietem Harman Kardon, z pakietem DriveWise Plus. Z dachem panoramicznym i z elektronicznie sterowanym zawieszeniem, praktycznie pełna konfiguracja. Jedyne czego tutaj mu brakuje to napędu na 4 koła. Kolor Experience Green z czarnym dachem. Rocznik 2021, pierwsza rejestracja styczeń 2022, aktualny przebieg 11 266 km. Proponowana cena 186 tysięcy złotych brutto, pełna faktura. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Samochód dostępny od ręki 58552-3636. Nie jest tajemnicą, że był to nasz samochód demo. Wersja GT Line ze wszystkimi pakietami, czyli felgi 18 cali, inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, kamera 360. Tutaj mamy kamerę. Przy okazji można zobaczyć, jak wyglądają pianobleki w tym samochodzie. Wcale nie jest tak, jak to opisujecie, że rysują się od samego patrzenia. Kamera 360, przyciemniane szyby z tyłu. Dach panoramiczny. System zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Stop. Zrobiło się blisko. Tak wygląda grill w wersji GT Line. Zobaczcie, on już jest odpalony. I możemy jechać. Kamera 360, obraz z kamer pod lusterkami, jako martwe pole. Dwufunkcyjny panel. Zobaczcie na te pianobleki, one również. Myślę, że tutaj nie można im nic zarzucić. Co powiecie? Tutaj praktycznie nie ma śladów użytkowania w tym samochodzie. Dach panoramiczny. Dach panoramiczny otwierany. Lusterko fotochromatyczne. W związku z tym, że mamy dach, to mamy LEDowe oświetlenie wnętrza. Tak. I hybryda 1.6 turbo 230 koni. Co nam tutaj komputer pokazuje? Z ostatnich 270 km spalanie 6.8. Z 1108 km spalanie 7.0. Hybryda. Obejrzyjmy sobie raz jeszcze nadwozie, felga cała. Felga cała. Te drzwi były lakierowane, tu gdzieś w tym miejscu była wgniotka. Prawdopodobnie od innych drzwi na parkingu. Felga również cała.
kolor Experience Green z czarnym dachem. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu. 585523636. Proponowana cena 186 tysięcy złotych brutto. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Został. Co powiecie na taką konfigurację? Wersja GT Line z pakietem DriveWise Plus z dachem panoramicznym, z pakietem Harman Kardon, z pakietem Premium, z czarnym dachem, z elektronicznie sterowanym zawieszeniem, czyli praktycznie pełna konfiguracja, hybryda z napędem naprzód. I chyba w sumie jeszcze nie obejrzeliśmy wnętrza w tym samochodzie, więc wróćmy. Tapicerka pakiet premium, czyli tapicerka skórzano-zamszowa, tu mamy skórę, tu mamy zamsz. Elektryka fotela, fotel z pamięcią. Nagłośnienie Harman Kardon, zamsz, skóra, Harman Kardon, fotel, kanapa tylna z regulacją kąta nachylenia oparcia, dzielona 40-20-40 z podłokietnikiem, tutaj mamy nawiew dla pasażerów kanapy tylniej, z regulacją temperatury, miejsc ładowań USB-C tutaj co nie miara. Elektryka klapy, koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga, sufit czarny. Fotel pasażera również elektryczny. Tak wygląda konsola. Podłokietnik. Serio, tu naprawdę myślę, nie ma do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o te piano blacki. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Dobrego wieczoru Wam życzę. Do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.